Jako że robię sobie taki mały maraton paradokumentów, to nie mogło zabraknąć przecież szkoły. I ja nie wiem, czy jakby szkoła ma jakąś główną fabułę i powinienem oglądać wszystkie poprzednie odcinki, czy mogę sobie, jak teraz wrzuciłem jakiś nowy odcinek i będę wiedział, o co chodzi. Nie wiem, zobaczymy. Nie znam tych postaci zupełnie, także nie wiem, czego się spodziewać, więc let's go. Chuligani zmuszają go do kradzieży. No kradzia, jak nie, to zobaczymy na następnej przerwie. No mam te 50 zł. No to dawaj, Iwon. No, jeszcze na... Mam wrażenie, że już kiedyś w jakichś paradokumentach parę lat temu widziałem taki wątek. I oni, nie wiem, zataczają koło. Akcja jakaś godlany będzie. Jestem złodziejem i bandytą. No. Prawda o kradzieży wychodzi na jaw. No. Spokojnie. Ty stary, no musisz mi to w końcu powiedzieć. I co to jest za szkoła, że oni mają piłkarzyki? Realista wyznał miłość swojej przyjaciółce. Ta jednak uważa, że ten fatalnie się całuje. Oj, 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 ale dostał friendzone w ryj. Nie całujesz. Co? No, musimy coś z tym zrobić. Czy... Nastolatek trenuje pocałunki z koleżanek. Kurwa, Jezu. Trenuje... Nie będę tego komentował nawet. Jezu, co to za piosenka jest nagle? Inne intro, kiedyś tego nie było. B jest zaniepokojony, bo nie ma z czego oddać pieniędzy, które pożyczył od starszych kolegów. Pak myśli tylko o długu i nie potrafi się skupić na niczym innym. No ja się nie dziwię. Tylko skąd tam ci mieli pieniądze, żeby mu pożyczyć? A właśnie, co do twojego pytania wczorajszego, to zadanie i patrz, generalnie sprawa wygląda tak. Widzisz tutaj? Masz to, bierzesz wynik, dzielisz przez 32 i masz rozwiązanie. Nie, to nie są normalne rozmowy przed lekcjami. Nikt tak nie rozmawia. No. Miłosz, czy ty mnie w ogóle słuchasz? No tak. Chłopie, gadam do ciebie od 15 minut, a ty jesteś pod noc. No bo gadasz jak głupoty, to jak macie słuchać? No bo pamiętasz, jak brakowało mi tej 100 zł? No coś kojarzę. Do tych słuchawek, nie? No. No to pożyczyłem od Alberta Matusiaka i Borysa Gawlika. Co? No on pożyczył 100 zł, dobra, bo ja już miałem jakieś inne kwoty w głowie w ogóle. Wiele wyjaśnia. To im powiedziałeś, żeby ci dali pieniądze. Dobra, że oddam im 2 dychy więcej. Chłopie, ogarnij się, nie pożyczę się pieniędzy od takich ludzi. Nie wiem, jestem prawie pewny, że oni cię, nie wiem, pobiją albo coś. Ja też jestem tego pewny. Kim nie oddasz na czas, wiesz o tym? No właśnie. No co właśnie? No bo chodzi o to, że... Dobrze, że cię widzę. Dzień dobry, panie profesorze. Twojej matki nie było na zebraniu. Co to w ogóle za domowa rozmowa nagle? Miałem dzisiaj dostać kieszonkowo od mamy, ale się z nią pokłóciłem. Ja nie wiem, co ja zrobię. Jak chłopaki się dowiedzą, że nie przyniosłem im tej kasy, no to chyba mnie zabiją. Nie no, myślę, że aż tak to nie będzie. O, kogo ja widzę? Cześć, chłopaki. Kto od was pożyczał hajs? A jak? No wygląda kiepsko. Trzeba okularku do tego plecaczka brakuje. Dawaj kasę, ile to było? 120 ziko z odsetkami, co? Chłopaki, przepraszam. 120 ziko z odsetkami, ale już zawartymi odsetkami, tak? Tydzień to będzie 300 zł. Ale jak to? Tak to, odsetki rosną po terminie. Poza tym nie ma o czym gadać. Hajs chcę zobaczyć dziś. Ja naprawdę nie mam. A na drożdżóweczkę to ci stać? No, bo... no ale drożdżówka nie kosztuje 120 zł. Spokój, proszę. Wszystko w porządku? Tak. Proszę, za chwilę mamy lekcję. Chodźmy do klasy. No, upiekło się gnojkowi. Spokojnie, jeszcze go przeczepiamy. No, się zachowujemy, jakby to była jedna klasa tylko i jeden dzwonek na przerwę. Kolejną lekcję i kolejną przerwę. Pozwolili mu oddać... Ale jakoś tam strasznie nierówno jest. Jedni wyglądają na 11 lat, inni na 14. Co to jest, jakaś klasa specjalna? A potem dopiero omówimy sobie to przy tablicy, dobrze? Dobrze, no bo pokłóciłem się z mamą i nie chcę mi dać kieszonkowego. Co? Ciszej. Psy. Ale co to za reakcja tego kolegi? Nie chcę mi dać kieszonkowego. Co? Brodnia. Pewnie też pożyczył. Wolę, żebyś ty im oddał te pieniądze. Ej, serio, dzięki wielkie, uczyłam. Tylko proszę, nie pożyczaj od nich nigdy. Ty, ale to jak ten kolega dał mu te pieniądze, to o czym będzie cała reszta tego odcinka? Jak dobrze, że Adam miał tą kasę, no i że mi ją pożyczył. Nie wiem, co bym bez niego zrobił, ale dobra, przysięgam, że od tego momentu nie będę od nikogo pożyczał. Ale przysięga, czyli mamy mu uwierzyć w to. Przyjaźni się z Amelią Brzusk. Nastolatkowie bardzo się lubią, jednak Amelia nie domyśla się, że od pewnego czasu Bartek czuje do niej coś więcej. Aha, czyli my w ogóle przeszliśmy do innego wątku tutaj. Tu jest kilka wątków w jednym odcinku? Ostatnio jakoś zgrubłam. No coś ty, wyglądasz dobrze. Nie no, patrz, serio widzę to. Wszystko jakieś takie większe i brzuch i tyłek. Tak, to na pewno jest widoczne. No... Mówiłam. Wyglądasz super. Jasne, pewnie tak tylko mówisz, bo nie chcę ci siedzieć na kręgle. Bardzo mi się chce. No to co? To ma jedno do drugiego, bo nie skumałem tutaj. To jesteś jakiś dziwny od paru dni. Nie. No wszystko w porządku? Tak, wszystko okej. Okej, to ja idę do Laury. Pa. Chodź na lekcję? Co? Nie, absolutnie nie. Tak się postoi w szatni. Tam, czy idziemy razem na lekcję? Tak, tak. Amelia mi się tak podoba. Jak ja mogę wcześniej nie widzieć, jak ona jest ładna? Tylko jak jej mam to powiedzieć? Normalnie, wprost. Nie wiem, odpowiada jakimiś półsłówkami? By nie chciał, jakby coś po prostu ukrywał, czy coś? Przesadzasz. Nie, serio, jak go dopytuję, o co chodzi, to on się robi cały zmieszany i nie chce nic powiedzieć. No, podejrzana sprawa. Kurde. Samopomocno, przecież jestem jego przyjaciółką, ale jak ja mam to zrobić, skoro on mi nie mówi, co się dzieje? Może po prostu bardziej go przyciśnij. Myślisz? No tak, idź do niego i przyprzyj go do muru. Dobra, zrobię tak. Przystaw mu pistolet do głowy, to ci powie wszystko. Stary, no musisz jej to w końcu powiedzieć. No jasne, co jej powiem? Podobasz mi się, bądźmy razem? No, w sumie to nie byłby taki zły pomysł. Powiedzieć wprost, mieć w dupie i wiecie, i pójść se dalej. No, to powiedz, to jest przynudzam. Wiem, przynudzam. W ogóle jestem beznadziejny. Nie, Bartek, nie jesteś beznadziejny, ale się tak ostatnio zachowujesz. O. Nie jesteś beznadziejny, tylko się tak zachowujesz ostatnio. Okej. Czyli podoba mu się jakaś laska, tylko... Dlaczego mi nie może powiedzieć, o co chodzi? O Boże, jaka ona jest tępa. Mierzał ich prosić, by dali mu więcej czasu na spłatę długu. Jest Miłosz. Nie wiem. A gdzie macie lekcję? W angielskiej w sali językowej. Dobra. Ty, a ile oni mają lat? Bo oni nie byli z jakiejś, nie wiem, pierwszej klasy liceum i mają wydzierane szyje? Dobry pomysł, niech chłopaczy na nim jeszcze tak łatwo pójdzie. Dobra, chodźcie. Nie ma ich. Ale to jest jego plecak, dawaj, bierz go. No i to, że sobie weźmiemy coś pod zastaw. To oni mogą wziąć pod zastaw z tego plecaka, co, zeszyty czy książki? To jest luknicznik, nie idzie. Dobra. No, zeszyty, jakieś książki, nadwieziona drożdżówka. O, super. A tu? O! A tu proszę, 120 zł. No nie wierzę. I on to debil zostawił w plecaku tak po prostu luźno. Nie, on nie wiem, nie mógł tego w portfelu trzymać. Kłamał, że ma kasę. Jak go złapie, to go rozszarpie. Nic mu nie mów. Czemu? Weź ten hajs, tak nastraszysz, żeby ci się oddał. Z ziemi je wyciągnie po prostu. Czyli oni wezmą hajs, nie powiedzą mu, że to jest... O, no to dobra, to już wiem, dlaczego ten odcinek tyle trwa jednak. Chodźcie, czekaj, zamknę, żeby nie było. O, good morning. Chłopaki, a co tutaj robicie? A pomyliście klasę. O kurde, to jest nauczycielka? Patrz, do widzenia. No tam mamy, no. Bye, bye. Bye, bye, bye. Ten gnojek chciał mnie oszukać, to teraz się przekona, kto tu jest sprytniejszy. Chciał mi oddać... Dobra, to jest druga klasa, czyli wtedy się ma 16 czy 17 lat. Chyba że to są takie nalepki z chipsów. Sam się o to prosił. Miłosz nie ma pojęcia, że licealiści go okradną. Myśli, że za chwilę odda im pieniądze i pozbędzie się problemu. A, nauczycielka od angielskiego, to już wiem, o co chodzi. Matko, zgubiłem. Nie masz? Nie, naprawdę, ja tutaj miałem. Ktoś musiał je ukraść, to było 120 zł, no w tej przegródce. Ale pół mózgi. Teraz? Teraz masz przewalone, oddawaj hajs albo pożałujesz. Ja nie mam. To skombinuj, hajs ma być dzisiaj, jak nie, to pożałuję. Zjeżdżę. Pożałuję, to co to znaczy? Co w ich jakby mniemaniu to znaczy? Jak to się stało, ktoś mnie musiał okraść. Nie wiem, co ja teraz zrobię. Nie mam ani grosza, nie spłaciłem długu. Chłopaki teraz już na pewno mnie pobiją. No i jeszcze twój kolega przez to sobie nie kupił butów. Wtedy mu się zwierzałeś. Aha. Wiem, że jesteś zakochany, tylko nie rozumiem, dlaczego mi tego wcześniej nie powiedziałeś. Rozumiesz, Amelia, przyjaźń? No clue po prostu. Tempota murowana, widać, to jest aktorka, okej. Co? Masz prawo się zakochać w kim chcesz. Nawet jak ja nie lubię, to zaakceptuję. No dobra, to ty jesteś tą dziewczyną, o której mowa. Jak to ja? No, to ty mi się podobasz, Amelia. I ona teraz wstanie i mówi takiego kopa. Zastanawiałam. Super. W sensie, nie, muszę po prostu to przemyśleć w głowie. Okej, przepraszam, Amelia, że mi się spodobałaś, ale jesteś taka fajna i w ogóle. Okej. Boże święty, próbował ją za rękę złapać, a złapał ją za palec. Tylko po prostu muszę się nad tym wszystkim zastanowić, dobra? Dobra. O kurde, w życiu bym się nie spodziewała, że Bartek się we mnie zakocha. Przecież przyjaźnimy się już tak długo. No, nie do pomyślenia, faktycznie. Amelia nie wie, jak zareagować na wyznanie przyjaciela. Czuje się zakłopotana. Co się dzieje? Nie uwierzysz. No mów, podoba się Bartkowi. Co? Podoba mi się to i oddę tam na ścianie. No lubię. Brzydki nie jest, nie? No nie jest. No właśnie, więc na co ty czekasz? Bartek jest naprawdę spoko, a skoro mu się podobasz, no to bierz go. Ale my się kumplujemy, no. No i w czym problem nadal? W czym problem? Właśnie dlatego. Myślisz, że bylibyśmy fajną parą? No tak. Ale ja go chyba nie kocham. Laska, daj sobie czas. O Boże święty, to było najgłupsze zdanie, jakie ona wypowiedziała. A było już kilka. Asu, umów się z nim, popatrz na niego jak na faceta, a nie jak na kumpla. I na pewno się w nim zakochasz. Może masz rację, w sumie lubię Bartka, no to co mi szkodzi spróbować? No właśnie. Ona jest przetępa po prostu. Wybacz, sorry, nie chciałem tak wyskakiwać. Przecież ja naciskałam. No w sumie racja. Chciałam ci powiedzieć, że to przemyślałam. I? Fajnie by było, jakbyśmy się zaczęli spotykać. Serio? No tak. Boże, jakie te rozmowy są niezręczne. Nic się nie zmienia tutaj, nic się nie zmienia w tej szkole. Wygląda to tak samo od lat. Super. Ciekawe, jak zareagują ludzie. Przejmujesz się tym? Nie no, coś, to tylko zastanawiam, bo w sumie część z nich już dawno mówiła, że powinniśmy być razem. No bo my się super dogadujemy. Uważam, Amalia, że to będzie super. Na jaką reakcję ona liczy, że co, że zrobią wszyscy takie wielkie oczy i wow i wybuchy wszędzie, fajerwerki będą? W zasadzie to zawsze się ze sobą zgadzaliśmy. No właśnie. Ej, a od jak dawna ci się zaczęłam podobać? Nie wiem, może od zawsze, ale zorientowałem się tak z miesiąc temu. Wow. O, to oni oboje są debilami. Kilka dni temu. No, ale dobrze, że zapytałaś wprost, bo już trudno było mi wytrzymać. Ja też się cieszę. Nie, nie będziemy tego oglądać. Nie. No proszę, proszę. Kurwa, jakie to było tragiczne. Na chwilę spadać, okej? Okej, pa. No to mam chłopaka, niby super, tylko fatalnie całuje. Ale nie mogę mu tego powiedzieć, no bo się obrazi. No i co teraz? Tak, nie może mu tego powiedzieć, bo się obrazi. Tak to właśnie działa. Miłosz jest przybity, bo zginęły mu z plecaka pieniądze, które miał oddać starszym kolegom. W takiej przedziwnej sali on siedzi w ogóle. Jest jakaś właśnie wybabrana i brudna ściana, dwa komputery i biurko na środku. Co to jest? To jest jakiś karcer? Nie wie, że to właśnie oni go okradli. Zostawia pieniądze w plecaku, który jest sam w klasie. Nikt normalny nie zostawia pieniędzy w plecaku, luzem. Zawsze zostawiamy plecaki, ty też tak robisz. Tylko, że ja po pierwsze nie zostawiam pieniędzy, a po drugie mogłeś, nie wiem, wziąć je, schować gdziekolwiek. Dobra, do dupy. Racja, mogłem je wyjąć zanim wyszedłem. No i super, teraz ani ty, ani ja nie mamy pieniędzy. Ale dobra, nie martw się, ja ci oddam, okej? Ja wiem, że ty mi oddasz, tylko kiedy? Czyli ma oddać już im, oddać już jemu. Czyli ze 120 zł zrobiło się 240. No, fajnie, niezłe procenty tu rosną. Nie wydzieraj się na mnie, bo ja ci nic nie zrobiłem. Dobra, masz rację, sorry. A nie wiem, no chyba najlepszym się będzie powiedzenie tego dyrektorce, no ale co powie dyrektorce? No pożyczyłem od nich pieniądze i teraz nie mam jak i co ta dyrektorka ma z tym zrobić niby? Piję. Dobra, już nie przesadzaj, bo nie jest tak źle. Ale stary, ty jej nie znasz, serio, do końca życia będzie mi wypominać o tym, że w ogóle po co pożyczałem na słuchawki. Przecież mam tych słuchawek mnóstwo i w ogóle po co... To po co on je kupował? To chłop jest debilem po prostu. Prawdę, a dyra i tak nie znajdzie złodzieja. Może i masz rację. No dobra, ale jak zamierzasz to zrobić teraz? Sam nie wiem, chyba od kogoś pożycza. Myślisz, że... O kurwa, nie, chwila. Nie miał pieniędzy, matka go odcięła od pieniędzy, więc pożyczył od jakichś losowych ludzi w szkole i miał dług 120 zł, bo sam się w to kopał. Nie 100, 120. Potem zrobił sobie dług u kolegi, tamte pieniądze zniknęły i ma dług 240. I pierwszym pomysłem, na jaki on wpadł, to to, żeby pożyczyć jeszcze więcej. Co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, chyba powodzenia. Dzięki wielkie. Miłosz chce spróbować pożyczyć pieniądze od innych kolegów. Słuchaj, mam... O kurwa, to u całej szkoły się zaraz zadłuży, dług 10 000, koniec, komornik na całe życie. Mam do ciebie sprawę, masz może pożyczyć kasę? Nie, sorry, ja jestem spukany. O, Kosowski, mam do ciebie sprawę, słuchaj. No co tam? Masz może pożyczyć trochę kasy? A ile potrzebujesz? A ile masz? W ogóle skąd ludzie w szkole mają pieniądze? Jak ja chodziłem do szkoły, to nikt tam nie miał pieniędzy. Chyba nie mówić, ile potrzebuję. No dobra, mam 20 zł. Tylko... Nie, to nie. Dobra, chcę, tylko wiesz, po prostu potrzebuję więcej. A kiedy mi oddasz? Może... On jak ma już dług 240 zł i będzie pożyczał po 20, po 10 od każdego, to przecież on zaraz straci rachubę i już nie będzie wiedział, komu oddawać i ile. Robię to tylko dlatego, że cię lubię. Dobra, dzięki wielkie. Ude, 20 zł, no dobra, może przynajmniej uda mi się przedłużyć ten termin u chłopaków. Nie wiem, co innego mógłbym zrobić, no chyba tylko dać się pobić. A to ty, ale to w sumie też nie jest głupie. Pożycza, ostatecznie na umorzenie długu to będzie tylko, że da się pobić. Oni go tam pobiją, trochę poklepią coś tam i koniec, i po długu, no to zajebiście i on będzie miał zajebisty pomysł na biznes. Po sprawie. Ale ja nie mam naprawdę, napożyczałem się od wszystkich. Stary, kogo to obchodzi, powiedz mi? Miałaby 120, jest 20. Ale nie mogę wam oddać teraz 2 dych, a później 100. On mówi takim głosem, jakby miał się zaraz rozpłakać. W tym tygodniu na przykład. Dziecko, chyba sobie jaja robisz. Słuchaj, do końca lekcji ma być hajs, albo pożyczasz się z słuchawkami, rozumiesz? Masz jeszcze 4 godziny, a jak nie, to pożałujesz. A no to co ja mam zrobić? Ja naprawdę nie mam. Ja pierdolę, nie? Ale jeśli on tu gra, udaje ten taki głos, to no, dobry aktor. Nie to, masz znaleźć, rozumiesz? Idź kogoś okraść, a jak nie, to zobaczymy na następnej przerwie. Już stąd cię... No przecież poszedł stąd. Świetnie, no po prostu cudownie. Mam długi u wszystkich dookoła, a ci kolesie chcą mnie pobić. Ale ja byłem głupi, że od nich się napożyczałem. Nie, to dobry pomysł był. 3 zł. Okej. Okay. Smacznego. Dziękuję bardzo. Mam cię piękna. No masz. Idziemy gdzieś razem we dwójkę po tych kręglach? No. Jezu, ona się go boi, czy o co tu chodzi? Nic, bo w sumie myślałem, że już od dawna jesteście, tak ciągle z tą łazicie. No ale jesteśmy dopiero od teraz. No dobra, i co to zmieniło? To, że teraz mogę bezkarnie całować Amelkę. O Jezus Maria. Naprawdę? Naprawdę on to powiedział? O, Laura, muszę z nią pogadać. Dobra. Ale nie przeszkadzajcie sobie. Chodź, mam sprawę. Amelia obawia się, że jej chłopak wkrótce zorientuje się, że unika jego pocałunku. Ja jestem zdziwiony, że on teraz już się nie kapnął. O co chodzi? Jezu. Co się stało? Coś jest nie tak? Wszystko jest nie tak. Jak to? No, Bartek nie umie całować. Poważnie? Nie wygląda na takiego. Po czym ona to stwierdziła? Po czym? Po, nie wiem, po kształcie uszu? Po wyrazie twarzy? Po czym? Jak to? Co ja mam zrobić? To jest jakaś katastrofa. Nie wiem, nie możecie być ze sobą bez całowania? No co to by nic między nami nie zmieniło? Byśmy byli kumplami i tyle. Czy ona naprawdę to powiedziała? Czy mi się tylko przesłyszało? Wyraziłaś w rozmowie z nim, więc po prostu podejść do tego jak do każdego innego. Jak ma się nauczyć sam? W jaki sposób ma się nauczyć sam? Czemu te postacie są takie głupie? Ja wiem, czy to wyjdzie. No musisz spróbować, przecież nie będziesz wiecznie unikać jego pocałunku. Może masz rację. No mam rację, chodź na lekcję. Faktycznie, lepiej niech ogląda poradniki, a nie niech ona mu powie o tym. Mhm. Tak, to jest świetny pomysł. Będę uciekać cały czas przed własnym chłopakiem. Amelia wstydzi się powiedzieć chłopakowi, że jej zdaniem źle całuje. Jednak uważa, że musi być wobec niego szczera. Nie, no absolutnie nie musi. Nie. Skąd ten pomysł? Po prostu powiem ci prawdę. No, Amelia, możesz mi powiedzieć wszystko. Ale przyrzeknij, że się nie obrazisz. No okej, przyrzekam. Okropnie całujesz. Co? No musimy... Matko Boska, nie mogła mu powiedzieć w jakiś inny sposób niż tak wprost? To. Albo bardziej ty, bo ja nie za bardzo wiem co. Ale co ci się nie podoba? No nie wiem, może za bardzo machasz językiem, trudno określić. No to co, mam nim nie ruszać? No nie, może po prostu znajdź w internecie... Aha, czyli ona sama nie wie o co chodzi w takim razie. Jakiś kurs... I wtedy pogadamy? A może ty byś mi powiedziała, jak się mam całować? Nie, może po prostu zróbmy tak jak na każdym kursie, wiesz, najpierw jakaś teoria i w ogóle co i jak. On sam zaproponował, żeby to ona go nauczyła, a ona odmówiła i powiedziała, żeby dał się na jakiś kurs teoretyczny. Jezu, ja serio aż tak źle całuję? Ale wstyd. Tylko... Co ja mam zrobić, żeby się tego nauczyć? Co jeśli same poradniki z internetu nie wystarczą? Ale co mu dadzą w ogóle poradniki z internetu? Tego nie kumam, bo to nie jest coś, czego się uczysz na pamięć. Ale ja oddam wam w przyszłym tygodniu. Nie w przyszłym tygodniu, tylko dzisiaj! Co ja nie chcę kraść, no kogo mam okraść? Kogokolwiek? No zaraz ci... Ty, a jakby okradł ich? Czy to nie jest dobry pomysł? Panowie. Miłosz nie chce okradać młodszego ucznia, ale uważa, że nie ma innego wyjścia. Tylko pytanie, czy ten młodszy uczeń ma pieniądze na to? Jak ma okraść kogoś, kto nie ma pieniędzy? Żeby sobie wybrał inny cel jakiś. Ej ty, ile masz hajsu, co? Ile masz hajsu? On się prawie roześmiał, jak to mówił. On sam nie wierzy w... Co ci chodzi? Ile masz? No nie mam nic, nie dam ci. Zaraz zobaczymy. Ile masz? Dawaj. No dobra, mam te 50 zł. No to dawaj. A mówił, że nic nie ma, a ma 5 dych? Dobrze, że go okradł w takim razie. Co ja zrobiłem? Ale jestem głupi, że pogrążam się jeszcze bardziej, no. A nie wiem, jak z tego wybrnąć. Najgorsze jest to, że jestem teraz taki sam jak chłopaki. Nie, absolutnie, nie. Nie jest taki sam, nie. Ty, ale czemu tam wchodzą jakieś małe dzieci z nimi? To od kiedy są jakieś takie łączone lekcje? Przepraszam, Karinka, że przeszkadzam. Chciałbym na chwilę porwać Miłosza. A weź go sobie, będzie... Porwać? On jawnie porywa dzieci z lekcji? Trochę spokoju. Dziękuję. Chodź. Dobrze. Wracajcie do lekcji. Proszę pana, o co chodzi? Nie, no... Aha, no tak, poskarżył się. No co miał zrobić innego w sumie? Nie. Powiedz mi, to Miłosz cię okradł? Tak, to on! Spokojnie. Miłosz, kradłeś Jurka? Tak. A możesz mi powiedzieć... Dobra, jak on będzie musiał tą całą kasę oddać teraz. Na razie tam było 240, potem się zrobiło 260, no bo pożyczył od kogoś. Teraz już jest 310, bo okradł tego gościa i też mu będzie musiał oddać te pieniądze. Nie, no nie, dobrze, dobry jest w robieniu sobie długów, to na pewno. Super, zawaliłem na całej linii. Z kieszonkowym to ja się mogę pożegnać do końca szkoły, ale dobrze mi tak. Jestem złodziejem i bandytą. Kurwa, jaki on jest. Ma sam do siebie negatywne nastawienie. To jest niesamowite to jest. Bartek postanowił, że zrobi wszystko, aby nauczyć się dobrze całować. Tak, aby jego dziewczyna była zadowolona. Czemu jak ten lektor tam mówił, to nauczycielka tam była? On będzie się na nauczycielce uczył? Musimy sobie narysować trójkąt prostokątny. Co tam, co? Głowę odchyl o 30 stopni od głowy partnera. Boże święty. Chłop będzie za kierką podchodził do niej. Wszystko z tablicy? Tak, przepraszam. Rozluźnij usta, ale nie szuflad. Ja się chyba potnę. Ale... I on będzie z kolegą ćwiczył. Co i same takie bzdury piszą? No, weź mi nawet nie mów. Robię wszystko tak, jak napisali. Potrzebujesz praktyki, tyle. Świetnie, tyle, że Amelia raczej nie chce ze mną praktykować. To jest w tym wszystkim najdziwniejsze. Znalazł w internecie. Obawia się, że to mu nie pomoże w nauce pocałunków. Ty, a co jakby znalazł sobie inną dziewczynę? Ty, ale ta Amelia mi się podoba. Ale do praktyki tylko. Aha, czyli ten kolega zaproponował zdradę? Czy tak mamy to rozumieć? Żeby się nauczyć całować? No tak, a Amelię zaskoczy, że tak dobrze całujesz. Ty, to nie jest wcale takie głupie. Wiem. Nie jest głupie. Ja myślałem, że on od razu powie, że to jest najgłupszy pomysł, jaki słyszał. On mówi, że to nie jest głupie. Tylko kogo by tu znaleźć? A Wiktoria z naszej klasy? Myślisz, że ona by się zgodziła? No, chodź. Jezu, lepiej nie. Nie. Jaką? Czy mogę cię pocałować? No, wcale nie głupia ta prośba. To super, bo... Naprawdę, ja nie wiem, to jest jakieś inne uniwersum, takie odwrócone całkowicie, co nam się wydaje głupie, dla nich jest normalne. Dziewczyna mówi, że źle całuje, a ja właśnie czytam teraz takie poradniki i chciałbym je wypróbować. No, może jednak trochę głupia. O, jednak, na myśląca osoba. No proszę cię, Wiktoria, tylko jeden pocałunek. O, nie wiem. Odwdzięczę się, jak tylko będziesz chciała, obiecuję. Dobra. Super. Ty, ale czekajcie, nie tutaj była. A, i się zgodziła ostatecznie. O Jezus Maria. Idźcie do łazienki. Dobra, okej, chodźmy. Bartek liczy na to, że jak poćwiczy z Wiktorią, to wreszcie nauczy się dobrze całować. A po co ten kolega z nimi chodzi wszędzie? Zostawiam, praktykujcie, całujcie się. To co, my tak od razu? Poczekaj, ja nawet nie wiedziałam, że ty masz dziewczynę. No bo to świeża sprawa jest. Aha, i oni dopiero teraz o tym rozmawiają. Weszli tam. Myślałam, że się kumplujecie. No bo tak było, ale zakochałem się w niej i ona postanowiła dać mi szansę. To z tym całowaniem nam nie wychodzi. To jak mogę cię pocałować? Ja nie wiem, ja nie potrafię tego skomentować nawet jakoś normalnie. No to jest tak głupi wątek, ale do tego długu wrócić tutaj. No, fajnie. Serio? No tak, nie wiem o co chodzi, bardzo mi się podobało. Spróbujmy jeszcze raz. Oho, to się robi niebezpiecznie tutaj. Wow. Ona mu zaraz, nie wiem, wystawi ocenę w Google. 5 gwiazdek. Strasznie niezręczna scena. Stosowałem to w praktyce i zadziałało. Teraz, jak pocałuję Amelię, to jej szczęka opadnie. No, tylko mam nadzieję, że nie dosłownie. Słuchaj, Ty, ale to by było dobre, jakby podchodzi do niej, a jej tak szczęka dosłownie wypada na przykład. Taka sztuczna. Którzy w dodatku wciąż domagają się od niego pieniędzy. Kurde, i co teraz będzie? Małek zadzwonił do moich rodziców z kieszonkowym, mogę pożegnać się do końca miesiąca. No ale czekaj, nie powiedziałeś... Wcześniej mówił, że do końca roku, czyli nie jest aż tak źle. Mniejszy nic nie wiedzą. No to racja. No, najgorsze jest to... Ja dalej nie spłaciłem kasy, oni wciąż chcą, żebym kogoś okradał, rozumiem? I do tego pożyczył jeszcze od innych osób. Dobra, masz stary rację, dzięki, że mi pomagasz. No spoko, od tego jest. Dobra, chodźmy. Miłosz chce zdobyć dowód na to, że licealiści go zastraszali i zmuszali do kradzieży. Aha, i jeszcze wplątał się ten drugi kolega w to wszystko i zaraz oboje dostaną w pierdol. Co, zarobiście wyszło z tym nożem? No... Mówiłem wam, że trzeba mu zakosić ten hajs z plecaka. Słyszałeś? To oni mnie okradli. Tak, i akurat wyszli z szatni i w trójkę na głos gadają o tym, że okradli typ. No na pewno tak się stało. Nikogo nie będę okradał. Dzieciaku, opuść te rączki, bo zaraz sam sobie zrobisz krzywdę. Jeszcze musisz okraść kolejnego szczebla. Nie będę nikogo okradał. I oni się nie skapnęli, że ten typ ich nagrywa, tak? Taka, to od razu jak się go dobrze zastraszy... Jeszcze zarobiliśmy, panowie. Panowie, mam nadzieję, że macie te 50 zł dla Jurka. 50? 120. Dobrze, a teraz marsz pod pokój nauczycielski i czekajcie tam na mnie. Nie śmiałbym się na waszym miejscu. Już! Przepraszam. To jest jakiś, nie wiem, Mozart? Przecież wiem, że to jest nauczyciel w tej szkole, ale śmiesznie wygląda strasznie. Ale mógłby pan zadzwonić do mojej mamy, żeby nie przyjeżdżała? A niestety nie. Muszę z nią porozmawiać, trzeba wyjaśnić całą tą sprawę. Ciebie też zapraszam. Chodźcie do pokoju. Super. No ale sam jest sobie winny, no to o co chodzi? No wkurzyłem się, jak dowiedziałem się, że chłopaki ukradli mi kasę z plecaka. No, przynajmniej nie będę musiał już im nic oddawać. Pewno. Się sprawa uciśnie, ale on może nadal dostać pierdol. Bartek jest zadowolony, bo Wiktoria powiedziała mu, że dobrze całuje. Chłopak chce pokazać nowe umiejętności swojej dziewczynie. A co? Chcę ci coś pokazać. Co chcesz mi pokazać? Bo ja nie wiem, czy ja chcę to widzieć. Słuchaj, nauczyłem się całować. Serio już? No, pokażę ci. Stop. Co? Bartek, nie nauczyłeś się całować tak samo jak wcześniej, źle. Jeszcze niech go pobije tam. Możliwe, Wiktoria mówiła co innego. Słucham? No, powiedziała, że dobrze całuje. Jezu, on jej to powiedział. Nie, wytrzymam zaraz. Jesteśmy ze sobą pierwszy dzień, jesteśmy parą, a ty się już całowałeś z inną dziewczyną? No masz rację, może to nie był taki mądry pomysł. Teraz napadł? A wcześniej nie? Amelia, ja też nie wiem. Serio, chciałem, żeby ci się podobało, chciałem, żebyś była szczęśliwa. Myślisz, że to jest przyjemne usłyszeć od ciebie, że źle całuję? No, ale powiedziałam ci szczerze, co myślę. No. Ale chwila, ten temat ucichł już? Szła to... Nie przeszkadzało ci, jak całuję. Ale to ty chciałeś ze mną chodzić. No, ale ty się zgodziłaś. Bo myślałam, że to się uda. Ale się nie udało, prawda? No, przepraszam. No to teraz to już będzie niezręcznie chyba. Przepraszam, no, ale nic do ciebie nie czuję. Znaczy, lubię cię i takie tam... Dobra, nic już nie mów. Bez sensu wierzyłem, że coś między nami będzie. Ten wątek już się skończył, mam nadzieję. Będzie kontynuowany. No, uważałam, że nie umie całować. No, jak się nauczy, to między nami będzie wszystko okej. Próbowałam sama z siebie. Przecież od samego początku nie było między nami chemii. Dobra, czyli ostatecznie wyszło na to, że jest głupia.